Cześć, z tej strony Aga Mirkowska. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonałam kartkę ślubną, która zmieści się do koperty. Projekty, które są super płaskie, są też super ciężkie, ponieważ nie można tam niczego schować w warstwowaniu. Trzeba się skupić na tym, żeby ta praca była bogata, ale jednak mieściła się na płasko do koperty. Wybrałam bazę kwadratową o wymiarach po złożeniu 14,5 na 14,5 cm i z kolekcji Sunny Blooms wybrałam taki arkusz, który jest w kolorze żółtym. Wycięłam z niego 4 kartki o wymiarach 14,25 na 14,25 cm. Przy pomocy Clay Magic okleję całą pracę, zarówno w przód, tył, jak i wnętrze. Po co oklejam wszystkie strony kartki? Gramatura papieru, który używam na bazę, to 220 gramów. Nie jest to papier 250, jest troszeczkę cieńszy, więc oklejam, żeby była pewna stabilność całej pracy. Drugą warstwę będzie stanowił biały arkusz papieru, natomiast trzecią warstwę arkusz w takim delikatnym kolorze różu. Arkusz różowy przyklejam bezpośrednio na biały arkusz i następnie obydwa te elementy będę kleić na dystans. Jeśli chodzi o dystans, ja wybrałam tutaj skrawki tektury, natomiast możecie wykorzystać czy to taśmę w postaci kostek dystansowych, czy taśmę 3D, tutaj opcje są różne. Ja wykorzystuję najczęściej tekturki, jest to taki mój pomysł, tutaj mam tekturki po zakupach dla dzieci, kupiłem takie owocowe tubki, te tekturki są fajnej jakości, że można je przyklejać właśnie jako dystans. Nie wszystkie tekturki się do tego nadają, niektóre się rozwarstwiają, także trzeba tutaj wybrać to, co najlepsze lub, tak jak mówię, użyć sprawdzonych produktów, czyli taśmy dystansowej bądź postaci dystansowej. Środek pracy będą stanowiły dwa kółka z wykrojników, kółko białe, na które naklejam takie kółko mostek. Ten mostek wycięłam przy pomocy okrągłego wykrojnika z okładki, nie z tej kolekcji 12 cali, ale z tej niższej kolekcji 8 cali. I wycinam całego elementu, który właśnie wycięłam z kółka mostek, który będzie mi stanowił to tło. No i tutaj już ten element okrągły przyklejam na kosteczki dystansowe. Kostki umieściłam tylko i wyłącznie w środku. Brzegi zostawiłam wolne, dlatego że będę podklejać tam całą moją kompozycję. Na tą pracę doklejam sobie parę modą. Jest to para moda z arkusza z dodatkami do wycinania. Linki do wszystkich produktów znajdziecie na blogu oraz w opisie filmu. No i teraz najprzyjemniejsza praca, czyli przyklejanie elementów dookoła tego kółeczka. Ja powycinam moje elementy z arkusza do wycinania. Nie będę ich kleiła bezpośrednio na płasko, ale wykorzystam klej termiczny. Klej termiczny jest fajnym takim przyrządem, dlatego że te elementy, które kleimy przy jego pomocy, są troszeczkę podniesione w stosunku do pracy, ale nie jest to tak wysoki element jak właśnie dystans w postaci kosteczek. No i oklejam tutaj moimi kostkami wszystko dookoła. Dzięki temu, że kostki kleiłam tylko w środku tego kółka, a nie po brzegach, mam dużo miejsca, żeby ponaklejać elementy. Po naklejeniu wszystkich elementów dookoła dodaję napis. Napis nakleiłam na taśmę dystansową 3D też, żeby troszeczkę stawał. Natomiast mimo tego, że niektóre te elementy montowałam
w takiej opcji 3D nadal się to zmieści do koperty, dodaję motylka, który jest odpowiednio wygięty oraz obrączki i jak widzicie kartka na ślub do koperty jest gotowa. Dajcie znać, jak Wam się podoba w komentarzu.